Taką czynność gdańscy aktywiści powtarzali dziś setki razy. Chodzili od drzwi do drzwi w falowcu, w którym mieszka około 6 tysięcy mieszkańców. Te podpisy pozwolą na utworzenie rady. Na terenie Gdańska działa obecnie 30 rad dzielnic. Przymorze Wielkie chciałoby powiększyć tę liczbę i utworzyć własną radę. Chcielibyśmy zebrać ich jak najwięcej, żeby zakończyć akcję zbierania podpisów, która trwa od września 2014 roku. Przez ostatnie miesiące udało się zebrać około 1500 podpisów. Potrzeba drugie tyle. Z pomocą przyszli m.in. sąsiedzi z Przymorza Małego. Po to, aby móc współrealizować wspólne projekty, które mogłyby spajać naszą dzielnicę. Chodzi mi o zrównoważony transport. Aktywiści z innych gdańskich dzielnic nie mają wątpliwości. Funkcjonowanie rad niesie wyłącznie korzyści. Każda z rad wyznacza spotkania cykliczne, cotygodniowe i tam z mojego doświadczenia wynika, że mieszkańcy przychodzą ze wszystkimi problemami. Inicjatywy pod tytułem Rady Dzielnic mają sens, to są konkretne pieniądze pod konkretne wydatki, nie tylko materialne, ale także integracyjne. Od 4 do 6 zł na mieszkańca. Taką pomoc finansową oferuje dzielnicom miasto. Przymorze Wielkie liczy 30 tysięcy mieszkańców, jest więc o co się starać. Radnym może być każdy zameldowany w swej dzielnicy mieszkaniec wybrany w wyborach. By jednak do wyborów doszło, potrzeba podpisów. Kto chciałby pomóc w ich zbieraniu, może stawić się 2 i 3 lutego o godzinie 17 przy ulicy Obrońców Wybrzeża 4D. Przed wieczorny spacer, przed bezsenną nocą, nic nowego. 30 i 31 stycznia zespół Albo i Nie zagrał wyjątkowe koncerty w Miejskim Domu Kultury Koszutka. Te dwa koncerty, które się odbywały wczoraj i dzisiaj, są takimi specjalnymi koncertami, gdzie zaprosiliśmy kilku gości i to jest taki wyjątkowy koncert, na którym chyba każdy znajdzie dużo, dużo niespodzianek. My się śmiejemy, że ciężko określić, jaki to jest rodzaj muzyki. To znaczy, jak zaczęliśmy grać tak 4 lata temu, ponad 4 lata temu, to nie potrafiliśmy określić, co to jest i do tej pory po 4 latach nie bardzo potrafimy. Gdzieś nas tam próbują szufladkować, ale nie bardzo to gdzieś wychodzi. No, generalnie jest to muzyka akustyczna, nie mamy perkusji, gramy na instrumentach, na gitarach akustycznych i na mandolinie, akustycznej gitarze basowej. Mamy jeszcze parę takich dodatków ciekawych, ale chyba gdzieś tam w ramach, nazwijmy to muzyki akustycznej, będzie się to mieścić. Występy były okazją do zaprezentowania najnowszego materiału z drugiej już płyty pod tytułem 14 spojrzeń. Ta płyta jest bardzo szeroka tematycznie. Właśnie jest 14 spojrzeń, jako tytuł charakteryzuje to, że to jest 14 różnych piosenek o różnych spojrzeniach na życie. Tam to jest, mnogość tematów jest na tej płycie i myślę, że każdy znajdzie coś, co gdzieś tam dla mu będzie pasowało. To są raczej refleksje generalnie życia mężczyzny, to spojrzenia jego na świat, jego przeżyć i na relacje damsko-męskie i na życie generalnie, na to, co widzi za oknem. No to są takie, raczej nazwałbym to refleksjami. Ja myślę, że i kobieta, i mężczyzna z chęcią posłucha tej płyty, tylko że odbiór tekstu będzie inny. To znaczy, my się staramy być sobą, jak najbardziej prezentować ze sceny te teksty, z którymi się potrafimy identyfikować. Więc jakby z gruntu rzeczy są to bardziej męskie teksty. Ale tak jak mówię, i kobieta, i mężczyzna znajdzie coś. Albo i Nie powstało w 2011 roku. Rok później grupa rozpoczęła działalność koncertową. Od kilku lat zespół zyskuje coraz szersze uznanie i jest laureatem wielu ogólnopolskich festiwali. A już mi jakoś łatwiej i cieplejszy jest maj. Nie dążyłem przez teraz swych chwil. Pogodzony sporą roku jest chwilą faj, znajduje z życiem właściwy rym.
31 stycznia mieliśmy okazję zobaczyć, jak zmienił się żydowski dom przedpogrzebowy w Gliwicach, a właściwie Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, czyli nowy oddział muzeum w Gliwicach. Zainteresowanie jest ogromne, z czego się oczywiście niezmiernie cieszymy. Dzisiaj jest otwarcie takie właśnie dla mieszkańców Gliwic regionu. Zaprosiliśmy wszystkich i tłumy są po prostu zniewalające. I teraz będziemy tutaj chwilę mówić o tym, co przygotowaliśmy, nasze działanie. Tam Bożena Kubit, potem Darek Waleriański oprowadzają po miejscu, opowiadają jego historię. I jest jeszcze Bajtel Klub, który będzie tutaj zawsze co niedzielę dla najmłodszych dzieci, czyli gry i zabawy, czytanie Starego Testamentu wokół tradycji żydowskiej. Dzięki, tak jak powiedziała Karolina Jakoweńko, staraniom wielu ludzi, a w szczególności samorządu gliwickiego, który przejął obiekt i doprowadził do jego rewitalizacji, możemy dzisiaj tu ponownie się spotkać. Po prostu zachwycone jesteśmy, naprawdę. Warto tych pieniędzy. Warto, będzie co zwiedzać. Pamiętam, jak ktoś mieszkał lata temu, jak byłam dzieckiem, chodziłam do szkoły niedaleko, więc teraz wrażenie jest niesamowite, szczególnie, że w środku nie spodziewam się, że będzie tak pięknie. Pięknie. Robi naprawdę wrażenie. Cieszę się, że w końcu miasto się za to zabrało. Czy zmiana jest diametralna? Przez lata widziałam ten budynek jako taki niszczejący, ale bardzo, bardzo ciekawy, ale miejsce, do którego nie można było wejść. Także w końcu była możliwość zobaczenia, jak to wyglądało kiedyś i jak to wygląda w tej chwili. I no, bardzo się cieszę. To było potrzebne, naprawdę. Cieszę się, że w ogóle dom stoi, że zupełnie się nie zrujnował. I będzie służył ludziom. No teraz to odnowione, no trudno mówić nawet o odnowieniu. Właściwie tu wiele rzeczy zostało zrobionych od początku. Teraz tylko można się cieszyć po prostu, że jakiś przybył następny obiekt w Gliwicach do zwiedzania i zostanie jakoś sensownie zagospodarowany. Przyjechaliśmy specjalnie, działamy przy Festiwalu Kultury Żydowskiej, zajmujemy się wolontariatem. No i takie wydarzenie nas zaciekawiło jako potencjalne miejsce, gdzie można zabrać wolontariuszy i też pokazać im życie żydowskie, nie tylko to krakowskie, w Małopolsce czy Galicji, ale też właśnie na Górnym Śląsku, bo to nie jest znane. I myślę, że to jest bardzo fajne miejsce, z którym w przyszłości możemy współpracować. No na pewno jest to potrzebne. Jest to potrzebne i tutaj będziemy przychodzić. Już mamy projekty na wykłady i będziemy sobie tutaj poznawać, no bo trzeba poznawać. Obiecujemy, że będziemy też przychodzić na spotkania. Jestem bardzo ciekawa tego, czy będą się tutaj działy jakieś wydarzenia związane z kulturą żydowską dzisiaj. Bo z tego, co słyszałam, w tej chwili dużo będzie tutaj mowy o wspomnieniach, o tym, co było kiedyś. A bardzo jestem ciekawa, czy będą się działy też tutaj na przykład koncerty muzyki żydowskiej, która istnieje teraz w Izraelu. Mogły być jakieś koncerty muzyki żydowskiej. Wspaniałe by to było, w takiej scenerii. Projekt edukacyjny jest bardzo potrzebny moim zdaniem, więc jeżeli będą takie spotkania czy cykle edukacyjne dla młodzieży, to jest super. Spodobało mnie się też to, że jest właśnie kącik dla dzieci, że rodzice mogą przyjść z dziećmi. Właśnie coś takiego, że dzieci, tak jak na całym świecie, że dziećmi zajmują się wolontariusze, ktoś przeznaczony do tego. Rodzice mogą zwiedzać i potem przekazywać wiedzę dzieciom. Spodziewałam się, że będzie bardzo dużo ludzi, ale nie spodziewałam się, że aż tyle, co mnie bardzo cieszy osobiście, że jest tak duże zainteresowanie kulturą żydowską tutaj w regionie. Ludzie, którzy tutaj dzisiaj przyszli, ten tłum świadczy o dużym zainteresowaniu. Otwarcie Domu Pamięci Żydów Górnośląskich przyciągnęło prawdziwe tłumy. Remont, którego podjęło się miasto, nie był prosty, ale wniosek może być tylko jeden. Było warto. To finał 16. już plebiscytu na najlepszych sportowców Warszawy. Bal w Ursynowskiej Arenie. Trenerem roku został po raz trzeci z rzędu Krzysztof Kaliszewski, trener Anity Włodarczyk. Najlepszym sportowcem niepełnosprawnym roku został Adrian Castro, warszawski szermierz na wózku, a numerem 1 spośród 10 nominowanych po raz trzeci została Anita Włodarczyk, pierwsza kobieta w historii rzutu młotem, która przekroczyła 80 metrów. Anita Włodarczyk będzie przez kolejny rok sportową twarzą Warszawy.